NAM Namzależy.pl – merytoryczne źródło informacji. Tad Witkowicz, przedsiębiorca, inwestor, pierwszy Polak, który wprowadził firmę na giełdę Nasdaq. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko informacyjnie dodam, że to nasza druga rozmowa. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze tej pierwszej, to polecam. Można ją łatwo znaleźć na naszym kanale. Dzisiaj odpowiemy na pytania i komentarze naszych widzów właśnie z poprzedniej rozmowy. Na początek dwa bardzo podobne do siebie pytania. Maciek B. W następnej części proszę spytać pana Tada o rady dla początkujących i tych, którzy chcą zostać przedsiębiorcami, pracować na własny rachunek, i drugie, bardzo podobne, Kacper D. Jak zacząć? Co poleciłby pan informatykowi przed trzydziestką, który kilka lat popracował i zaczyna myśleć nad czymś własnym, ale kompletnie nie ma doświadczenia w tym zakresie? No więc doświadczenie trzeba zdobyć. Najlepiej to robić na czyjś koszt, nie na swój. Więc ja bym się zatrudnił w jakiejś firmie, małej na przykład żeby poznać od środka, jak taki biznes mały działa. Bo jak się zaczyna firmę, to zawsze się, ona jest zawsze mała. No i, i trzeba zobaczyć, jak to jest. Co idzie dobrze, co nie wychodzi dobrze, jakie są problemy, jak, jak się odnosi sukcesy. No i w międzyczasie człowiek się obserwuje, ale również za to płacą, więc uczymy się na czyjś koszt. No, i to jest taki pierwszy krok. Ja też tak zaczynałem. Miałem szczęście. Zatru byłem zatrudniony w firmie, gdzie byłem pierwszym inżynierem właściwie. A to firma, która robiła światłowody i kable, więc oni nie mieli elektroniki w ogóle. A ja byłem takim pierwszym, no i, i miałem okazję zobaczyć, jak, jak to wszystko działa. To jest tak, to jest taki pierwszy krok według mnie. Drugi, trzeba szukać problemów na rynku. Które warto rozwiązać. A, oczywiście, można wejść w internet i tam jest mnóstwo pomysłów różnych, e, ale ja bym nie radził e, polegać tylko na tej informacji, bo, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy, szu którzy szukają pomysłów. No i wszyscy te, to widzą w internecie, także na pewno nie będziemy pierwsi, jeśli coś zauważymy. Jakiś problem, który warto rozwiązać, my go potrafimy i z tego zrobić biznes. Nie będziemy pierwsi. Sztuką jest, żeby być pierwszym na właściwym, we właściwym czasie, na właściwym rynku. Więc pracując w takiej firmie, e, o której mówiłem, małej, e, później można się zatrudnić nawet do większej, e, wtedy można odkryć coś, e, poznać rynek znowu od środka i zdobyć jakąś unikalną wiedzę, której. Ludzie nie mają. Dam przykład. Zoom Video, prawda, wszyscy to ten komunikator wideo, który znamy, był założony przez człowieka, który był wiceprezesem inżynieringu w firmie Cisco i prowadził komunikator Cisco, który się nazywał Webex. I on to prowadził, widział, widział jego mankamenty, jego plusy, widział, co potrzebuje rynek. I, wprawdzie, Cisco nie jest małą firmą, ale on, się, on zauważył potrzebę na rynku, która nie była widoczna z zewnątrz. No i założył właśnie Zoom Video już z tym doświadczeniem z Syska i, no i oczywiście jest to wielki sukces. Kolejne pytanie. Użytkownik o pseudonimie RDFDFGH. Świetna metoda, tylko działająca w latach 90. W czasach, kiedy jeszcze istniał kapitalizm. W dzisiejszych czasach. Czy mam znajomości w ZUSie? Czy mam znajomości w Urzędzie Skarbowym? Czy mogę coś przekombinować na podatkach? Czy są już jakieś przepisy branżowe ograniczające moją działalność? Czy znam wójta, burmistrza, kogoś w Urzędzie Marszałkowskim? Czy jest ktoś, kto mi przepchnie plan zabudowy albo pozwolenia? Najlepiej od razu zatrudnić doradcę podatkowego, kreatywnego księgowego i dobrego prawnika. Obiadki, kawki, klepanie się po pleckach z urzędnikami, firma założona, koniec procesu biznesowego. Czyli mamy tutaj no, powątpiewanie w to, że teraz jeszcze się da? Ja uważam, że przeszkody, o których ten pan pisze, one zawsze były. Może nawet więcej ich było przedtem niż teraz, bo dzisiaj mamy bardziej te problemy, tą biurokrację uwidocznioną w mediach, na przykład socjalnych. Ja uważam, że absolutnie się da. Ja to widzę na co dzień. Doradzam chyba sześciu firmom. W niektóre zainwestowałem, w prawie wszystkie zainwestowałem. Doradzam, to są wszystko młode firmy. Dzisiaj rano spojrzałem na taką bazę danych, nazywa się Crunchbase. I w ciągu ostatnich dwóch lat powstało 6,5 tysiąca firm w Stanach. Mówię o Stanach razie które zatrudniają mniej, mniej niż tam 20 pracowników, czyli to są wszystko małe firmy, startupy. W UK 1400, w Kanadzie 600, w Niemczech 700, w Indiach powstało 2200, a chyba w Indiach ta biurokracja i to, to, ta korup korupcja chyba jest na jeszcze wyższym poziomie niż w Polsce. Czyli ja uważam, że się da. I trzeba szukać właśnie tej okazji, jak mówiłem, problemu, który warto rozwiązać, i, i zrobić to dobrze, i, 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 i próbować. Janek Janek, w jakich branżach powinny obecnie szukać pomysłu osoby, które są humanistami i nie mają umysłu ścisłego i smykałki technologicznej, a chcą prowadzić biznes? Jakie gałęzie biznesu mają przyszłość poza IT, poza nowymi technologiami? No, po pierwsze, bardzo często jest takie mylne myślenie, że w technologii wystarczy produkt i wtedy jest sukces. Ale właściwie produkt, produkt to jest małą częścią biznesu. Dużo większy wpływ na biznes to ma marketing i sprzedaż. I tutaj humaniści mogą się popisywać, bo tam nie trzeba się znać na technologii. Można założyć firmę marketingową. Dzisiaj łatwo się nauczyć z internetu nawet tego, co trzeba, żeby robić marketing w internecie, na przykład. Sprzedawcy są bardzo dzisiaj cenni. Średnia Średni zarobek sprzedawcy, podstawowa pensja koło Bostonu to jest 250 tysięcy dolarów rocznie, plus prowizja, która prawdopodobnie, jeśli on wykona plan, to jest drugie tyle. Sprzedawcy nie znają się na technologii, nie są programistami, ale mają zdolności nawiązywania kontaktów, czyli raczej takie podejście humanistyczne i... Ja bym szukał właśnie okazji w, tej, w, 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 w tym. I, I każda firma technologiczna potrzebuje e, pracowników, którzy potrafią robić marketing, potrafią robić sprzedaż, jak również są potrzebne i już powstają, jest ich dużo nawet w Polsce, firmy, które robią usług jako usługę na przykład marketing internetowy. Więc ja bym właśnie się nie podobał, że nie, nie, niekonieczna jest e, znajomość programowania. To... Użytkownik MW. Ten pan jest po fizyce, więc IQ ponadprzeciętny, Choć oczywiście charakter i motywacja są równie ważne. Więc czego by nie robił, robiłby to świetnie. E... Niedawno czytałem o takim trenerze z Uniwersytetu Alabama, który wymyślił um, sposób trenowania tam swoich e, atletów, e, czy to e, graczy w koszykówki, czy, 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 czy futbolu amerykań, amerykańskiego. I proces jego polega na tym, że że w czasie spotkania, w meczu jakiegoś, nie myślimy o mistrzostwie, nie myślimy o wygraniu nawet tego meczu, nawet nie myślimy o wyniku, który jest na tablicy, pisze, na przykład, że przegrywamy, ale koncentrujemy się na tym, co jest w obecnej chwili, na przykład, jak najlepiej wykorzystać posiadanie piłki, jak najlepiej ją podać. I To, czyli, że jak robić na 100% ten, ten mały krok, który jest w naszej dyspozycji obecnie. Ja nie wiem, czy naukowiec to jest do tego konieczny. Ja akurat byłem naukowcem, więc to my, miałem tam jakieś zdolności, ale uważam, że w każdej branży, w każdym zawodzie stosowanie takiej metody, że zrobię na 100% to, co w tej chwili robię. Jak, i następną rzecz też na 100% i następną też rzecz na 100% i w końcu to doprowadzi do wygranej, do, do, do sukcesu. I ten, ten trener z Uniwersytetu Alabama, odnosi bardzo duże sukcesy, jego drużyny, właśnie działając na tej zasadzie tak zwany process, the process. To jest coś w rodzaju chińskiego przysłowia, że podróż tysiąca mil zaczyna się jednym krokiem. I, czyli ja bym radził ludziom, żeby się koncentrowali nad tym, co robią teraz i to robili naprawdę na piątkę albo i lepiej. I to jest, według mnie, najlepszy sposób do, do osiągnięcia jakiegoś sukcesu, bo, 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 bo naprawdę wielu ludzi, których znam, nie skończyli, jakichś tam nauk ścisłych, są, odnoszą sukcesy, bo na przykład niektórzy studiowali w psychologię na przykład. A, więc e, chodzi o, głównie o ten, o ten, o ten proces. E, jak to robić, żeby to robić dobrze? I z pasją? Pytanie od użytkownika Juri. Czy dobrym pomysłem jest zakładanie spółdzielni z innymi osobami na wsi, żeby spo, sprzedawać swoje dobra? Czy lepiej, żeby samemu zebrać pieniądze i otworzyć swój sklep? No to trudno na to odpowiedzieć, bo to zależy od sytuacji. Do czego są potrzebni wspólnicy? Trzeba się zastanowić nad tym. Co oni, co oni tu wniosą? Jeśli wniosą na przykład poszerzenie rynku, bo mają kontakty gdzieś tam w innych wsiach in, i, i można ten rynek zagarnąć większy niż, niż w danej miasteczku czy w danej wsi, to może to ma sens. No bo według przysłowia, jak jest dużo kucharzy, to jest mało jedzenia, takie amerykańskie przysłowie, no to trzeba się zastanowić, czy, czy, czy nie będzie tych wspólników za dużo i będziemy się obijali jeden o drugiego i właściwie nie wnosili dodatkowej wartości. Wspólnik musi wnieść dodatkową wartość. Więc ja, ja robię sam, jeśli ja, jak zakładałem każdą swoją firmę, miałem wspólnika, ale i własno, i wartość dodatkowo tego wspólnika była taka, że ja byłem inżynierem, technologiem, zajmowałem się opera, operacją biznesu, wszystkie też sprawy organizacyjne, a on był. Świetnym sprzedawcą. Ja byłem słabym sprzedawcą, on był świetnym, więc było 1 plus 1 równało się 3. I, i on wnosił bardzo ważną, krytyczną wartość dodatkową, bo bez niego firmy by nie istniały. I oczywiście beze mnie też. Ale właśnie są, jeśli bierzemy wspólników, to te, ci wspólnicy muszą dać coś, czego nam brakuje. Użytkownik Techa. Pytanie do gościa. Jak aktualnie inwestują old money na przykładzie swoim i swojego otoczenia? E, więc tak. Właściwie inwestują ludzie w giełdę i w tak zwane private equity, czyli to są pieniądze, które są powierzane funduszom inwestycyjnym, a te fundusze, takie jak venture capital. Czy innej kategorii Private Equity, to są fundusze, które biorą na przykład pieniądze od, od ode mnie na jakieś tam 8 do 10 lat i inwestują te pieniądze w różne startupy, czy, czy kupują jakieś firmy firmy je tam poprawiają, sprzedają, kupują nieruchomości, wynajmują je, i czyli tak, że to jest typowo. 20-30% majątku jest siedzi w takim private equity, powiedziałbym, dzisiaj 50% jest na giełdzie, a reszta to w takich no, własnych nieruchomościach i, 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 i tam może troszkę w gotówce. I, ja, ale inwestowanie na giełdzie e, ostatnio, e, oczywiście bardzo śledzę giełdę i, i widzę, że jest dużo młodych ludzi którzy uważają giełdę, zresztą w Polsce też to bardzo często słyszałem, że giełda to jako, ha, jakiś hazard, że kupuję dzisiaj, sprzedaję za tydzień, zarabiam bardzo dużo i znowu kupuję i znowu sprzedaję. To nie, to, to jest, to nie jest inwestycja, to jest hazard. Um, inwestowanie w giełdę, tak jak ja albo moi znajomi, inwestujemy na 10 lat, 20 lat. Kupujemy takie jakieś tam fundusze, indeksy um, i um, Zostawiamy te pieniądze na dłuższy okres czasu, bo w, dług, w długim e, okresie czasowym giełda, typowo, tam, powiedzmy, ok 30 lat, e, ma zwrot około 8% rocznie. E, oczywiście to, to jest mało. Jeśli ktoś chce podwoić pieniądze w ciągu tygodnia, no to, to będzie z tego śmiał. E, ale ja tak nie inwestuję i nie znam kogoś, kto by tak inwestował hazardowo. Raczej ludzie. Inwestycja to polega na. jak Warren Buffett, jeden z największych, najbardziej znanych inwestorów amerykańskich, właśnie e, kupuje udziały w firmach i trzyma je dziesiątki lat. Baka pyta. Zawsze mnie zastanawiam z perspektywy tak bogatego człowieka jak pan Tat, ile potrzeba pieniędzy do życia? Mam na myśli stabilne życie. Nie żałowanie sobie niczego. Pomijam inwestowanie, nadwyżki gotówki, w bycie aniołem biznesu i tym podobne. 90% społeczeństwa musi na coś oszczędzać, brać kredyty. Ile trzeba w życiu zarobić, żeby być szczęśliwym i niezależnym. Więc znalazłem. Zresztą jest wiele analiz tego. To zależy, gdzie się mieszka. Jeśli mieszkasz. w w małym miasteczku czy na wsi potrzeba mniej pieniędzy. Jeśli mieszkasz w Warszawie, w Nowym Jorku, dużo więcej. I na przykład e, e, w Bostonie e, trzeba zarabiać jakieś 140 tysięcy rocznie, żeby mieć tak. Połowę pieniędzy idzie na wydatki konieczne, czyli jedzenie, ubranie, e, opłacenie mieszkania. 30% idzie na oszczędności, 20% na luksusy, czyli wyjazdy jakieś, restauracje, kluby itd. Nie wiem do końca, czy te 30% to jest realistyczne, bo ludzie tak, mało nie, tak dużo nie oszczędzają. E, czyli w Bostonie to jest 140 tysięcy, e, w, w Arlington, Texas na przykład to jest 80 tysięcy, e, w, w Albuquerque, New Mexico to jest 70 tysięcy dolarów. Czyli to, to są takie, że sumy, gdzie można żyć wygodnie. E, za te pieniądze nie kupisz jachtu, e, nie będziesz miał, jeździł Mercedesem, ale będziesz żył wygodnie. Gdyby tak naprawdę żyć już w luksusach, no to dodać jeszcze 50% tego, może podwoić. A ponadto, to się pieniądze już właściwie rozrzuca, nie, niepotrzebnie wydaje. Czyli to jest jakieś, tak mówię, to jest jakieś w zależności od miasta, ale tak między 80 a 180 tysięcy dolarów. To jest taka, taki. Przedział, gdzie można żyć komfortowo, niczego sobie nie, od, nie odmawiać. Damian Chodyński. Jedno pytanie mam. Jeżeli chodzi o temat amerykańskiego snu, pan Tadeusz nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ten amerykański sen jest nie do zrealizowania i że zna sporo ludzi, którzy zrobili biznes, którzy przeszli od płucy buta do milionera. jednak rzeczy to nie jest obarczone dość wąskim gronem osób, z którymi Pan Tadeusz się zadaje. Chodzi mi o to, że oni są zapewne w podobnym wieku do Pana Tadeusza, a w tamtych czasach te realia były znacznie inne. A co z młodymi biznesmenami? Czy Pan Tadeusz ma z nimi styczność? No i jak to u nich wygląda? No, spójrzmy teraz tak. Google, prezes firmy Google, to jest Hindus. Prezes firmy Microsoft jest Hindus. Prezes Ubera jest chyba Irańczyk. Prezes IBMA jest Hindus. To są wszystko imigranci. Ludzie przyje przyjechali, na przykład prezes um, Google'a powiedział, że ojciec jego musiał pożyczyć pieniądze na samolot, żeby syn przyjechał do Stanów. Czyli to są imigranci, którzy zaczynali od zera tutaj w Ameryce. Um jak brałem udział teraz nie, z powodu Covidu to się wszystko trochę rozwaliło ale jeździłem do Bostonu raz na miesiąc i tam byłem członkiem tego klubu inwestycyjnego klubu aniołów inwestycyjnych i co miesiąc przesłuchiwaliśmy sześć firm startupów młodych młodzi ludzie bez żadnego doświadczenia jakieś mieli pomysł no jak, znaczy mieli jakąś wiedzę oczywiście ale to nie byli milionerzy to są ludzie po studiach Kilka lat doświadczenia, jakąś wiedzę, coś odkryli. Czyli sześć firm co miesiąc przesłuchiwaliśmy i wybieraliśmy z nich parę, w które warto było zainwestować. Ale zanim do, doszło do tych sześciu, to e, dwóch takich panów prowadziło ten klub e, aniołów, i oni typowo miesięcznie dostawali ponad 20 um, um, planów biznesowych. Od ludzi, którzy chcieli właśnie zakwalifikować się do tej szóstki. Czyli nasza grupa w jednym Bostonie 250 firm rocznie, które my widzieliśmy, nasza grupa, a takich grup aniołów biznesu w Bostonie jest chyba 10. Czyli to się dzieje jeszcze bardziej, szybciej, więcej niż to, kiedy ja zaczynałem swoją karierę. Użytkownik MK pyta. W rozmowie padło pytanie o aktualność amerykańskiego snu, a nasunęło mi się inno, inne zagadnienie. Jak z podejściem szarych Amerykanów do biznesu i przedsiębiorczości? Czy widać spadek na przykład etosu pracy czy podziwu dla osób dochodzących do gospodarczego sukcesu? Etos pracy e, właściwie się nie zmienił. Ludzie, którzy chcą założyć biznes, e, pracują bardzo dużo. Dam przykład. Ja zatrudniam firmę, która przychodzi raz w tygodniu, przyjeżdżają i koszą trawę. Nasze trawniki, bo dużo tej trawy jest. No i w zeszłym tygodniu było bardzo dużo deszczu więc nie mogli kosić, przez dwa dni nie mogli kosić trawy, więc się ten, ten cały ten e, harmonogram ro, rozwalił, bo przyjeżdżają zawsze we wtorek, a wtorek, la, w poniedziałek i wtorek lał deszcz, więc mieli opóźnienia. no i w czwartek akurat pojechaliśmy z żoną do restauracji, wracamy, jest ósma wieczorem, już jest ciemno a tam dwóch panów jeszcze dalej kosi tą trawę, już ciemno czyli etos prasy, a, pracy pracy absolut jest fantastyczny e, ja uważam, że się nie zmieniło. Ludzie wiedzą, że um, Ameryka to jest tak zwany land of opportunity i przede wszystkim imigranci, którzy tu przyjeżdżają, jak wspomniałem, Hindusów, ale też i Polacy, i, i Grecy, i, i Włosi tu przyjeżdżają, zakasają rękawy, bo widzą, że tu jest okazja, której nie ma w innych państwach, w innych, tam skąd pochodzą. Um, ja uważam, że. Dodatkowym takim elementem tego wszystkiego jest to, że jest dość dużo pieniędzy na rynku do zainwestowania. Jest dużo bogatych ludzi, którzy inwestują. Więc jest coraz lepiej, według mnie. Maciej Żiłkowski, kiedy kolejna książka w innym programie, w wywiadzie wspomniano, że będzie? A więc nie mogę się zmotywować. Właściwie mam materiał znaczy w głowie <laughs> i chciałem to no, na razie w tam grzebie trochę w tym, ale jakoś nie mogę się zmobilizować, żeby tego się, tego przysiąść, ale no, nie mogę obiecywać. Mam nadzieję, że, że, że napiszę. I ostatnie pytanie. Relax Travel TV pyta. Mówił Pan, że doradza firmom w Polsce, ile kosztuje porada i jak można się z Panem skontaktować? Więc um, ja doradzam firmom właściwie um, za udziały. Ale na początku zaczynam kilka spotkań, żeby zobaczyć, czy, czy, się, czy współpraca jest dobra, czy, 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 czy potrafimy się dogadać, czy, czy, czy ja coś wnoszę wartościowego i nie zawsze tak jest, ale zaczynać ze mną jest dość łatwo, jeśli temat mnie interesuje i czuję, że jestem w stanie coś tutaj pomóc, no to się angażuję, mamy kilka rozmów takich konkretnych, merytorycznych, poznaję biznes, poznaję osobę, i oczywiście nawzajem oni się poznają nie. No i jeśli coś tam wyjdzie z tego, że, że no warto tutaj współpracować, to do, 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 dogadujemy się. Gotówki nie biorę, bo wiem, że każda mała firma jej ma za mało, więc, więc to nie jest dla mnie krytyczne. Więc w ten sposób. Na LinkedInie można mnie znaleźć i napisać do mnie i ja mogę się jak się odezwę jak się przedstawić swój projekt i um, jakie um, oczekuje dana osoba jakiej pomocy no to ja to sprawdzę zobaczę czy mogę w ogóle w to wejść czy warto i, 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 i odpowiem. I tym samym odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania spod poprzedniego wywiadu, jak najbardziej prosimy o kolejne link do poprzedniej rozmowy, link do książki pana Tada, oczywiście w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę.